10 największych kłamstw w Wikipedii. Wikipedia nie jest rzetelnym źródłem i trzeba o tym pamiętać. Oczywiście można się nią wspierać, ale trzeba dane weryfikować. Dziś przedstawię Wam 10 kłamstw, które mogliśmy znaleźć na Wikipedii, materiał oparty na apcworld.pl. Zamieszanie SJ-a. Sprawa była tak duża, że doczekała się swojej własnej strony na Wikipedii. Wszystko zaczęło się w lutym 2007 roku, kiedy jeden z administratorów Wikipedii znany jako SJ został zdemaskowany jako oszust. Okazało się, że podał nieprawdziwe informacje na temat swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Oprócz tego, że wpisał je na swojej stronie na Wikipedii, to również okłamał dziennikarkę magazynu New Yorker Stacy Schiff. S.J. pracował dla Wikipedii od 2005 roku, utrzymując, że uczy teologii i ma doktorat z teologii prawa kanonicznego. Ponadto pracował w siostrzanej firmie w Wikipedii, zwanej Wikia. Po ujawnieniu całej sprawy Jimmy Walls zaproponował nowy system weryfikacji oparty na referencjach, jednak ostatecznie został on porzucony, przynajmniej tak mówi artykuł na Wikipedii, a raczej PC Word. Edward Owens żył w latach 1852-1938 w stanie Virginia i w 1873 roku zajął się piractwem na wodach, aby przetrwać kryzys ekonomiczny. Wiele znanych mediów wspominało o tej postaci z USA Today na czele. Jaka była prawda? Edward Owens nigdy nie istniał, a jego stronę na Wikipedii założyli studenci Uniwersytetu Georgia Masona w ramach projektu Kłamiąc o przeszłości, aby pokazać, jak łatwo jest manipulować historią. Gdy telewizja wspomniała o Edwardzie Owensie, studenci postanowili przyznać się do kłamstwa, aby nie szerzyć tego, z czym walczą. Stephen Colbert, amerykański komik, satyryk i aktor, od 1997 roku pracował jako fake newsman dla kanału Comedy Central w programie The Daily Show, kiedy prowadzącym był Craig Kilborn. Pracował jako korespondent, głównie na zielonym ekranie, udając, że jest w samym sercu wydarzeń. Namówił on ludzi, aby dodali na Wikipedii informację, że populacja słoni w Afryce zwiększyła się trzykrotnie w ciągu pół roku. Przeszło. Co ciekawe, stworzył on słowo truthness, które oznacza zjawisko, w trakcie którego przyjmujemy jakieś twierdzenie za prawdę na podstawie intuicji, bo tak, a nie na podstawie dowodów. I właśnie taki truthness jest problemem w uświadamianiu ludziom historii. Niestety i na tym opiera się też Wikipedia. Scenebad David Atkins znany jako Scenebad to amerykański komik który zyskał wielką sławę w latach 90 dzięki występom w specjalnych produkcjach HBO. Wikipedia podała informację o śmierci 50-letniego komika Sinbada. Mężczyzna dostał szybko całe mnóstwo maili, listów i telefonów, w tym od swojej córki. Z czasem takich akcji pojawiło się więcej fałszywą śmierci. Dopisywano m.in. innymi Malisarius, Paulowi Reiserowi czy Sergiejowi, Birnowi, a nawet senatorowi Edwardowi Kennedyemu, który zmarł faktycznie zaledwie kilka miesięcy po fake newsie. John Seigenthaler. W maju 2005 roku nieznany redaktor Wikipedii napisał fałszywy artykuł, w którym znalazła się informacja mówiąca, że 78-letni amerykański dziennikarz John Seigenthaler jest podejrzany o zabójstwo prezydenta Johna Kennedy'ego i prokuratora generalnego Roberta Kennedy'ego. Przez cztery miesiące nic się nie dało z tym zrobić, w końcu jednak sprawa została wyjaśniona na łamach USA Today. Ken Jennings. Mężczyzna odkrył bardzo ciekawą informację na Wikipedii. O co chodzi? Jest taka znana sieć sklepów z napojami Orange Julius, Za jej założycielem jest Julius Fridow. Pan Jennings natknął się na informację na Wikipedii, że Freedow wynalazł kabinę prysznicową dla gołębi. Oczywiście zweryfikował tę informację i podał do opinii publicznej, że jest to kłamstwo. Jaki problem? Informacja ta wisiała na Wikipedii 5 lat. Pytanie, ile jeszcze bzdet jest na Wikipedii? Shane Fitzgerald. W 2009 roku znalazł się student, który postanowił pokazać, że dziennikarze mają najprawdopodobniej alergię na potwierdzanie informacji z Wikipedii. Shane Fitzgerald, student Uniwersytetu Dublińskiego, umieścił sfabrykowany cetat w artykule dotyczącym zmarłego niedawno kompozytora, o którym akurat rozpisywały się media. Napisał tam cytat, który brzmiał tak: Można powiedzieć, że moje życie było jedną długą ścieżką dźwiękową. Muzyka była moim życiem, muzyka dała mi życie i muzyka jest tym, dzięki czemu zostanę zapamiętany na długo po mojej śmierci. Kiedy umrę, w mojej głowie usłyszał ostatni walc. Idealne do gazet, prawda? The Guardian zacytował te słowa, i potem owy student przyznał się do mistyfikacji. A teraz zastanówcie się, ile cytatów z internetu wzięliście i skąd macie pewność, które są prawdziwe. Naprawdę, cytaty to jest tragedia w internecie. pewnie wielu z Was wie, bo wspominałem o tym na światowej historii, pisałem pracę naukową na temat rewolucji kubańskiej i w internecie jest cała masa rzekomych cytatów z dzienników Che Guevary. A ja te dzienniki przejrzałem i przeczytałem, i nawet nie uwierzycie, jak treść zmanipulowana, wyrwana z kontekstu, zmieniona czy po prostu zmyślona, naprawdę ładnie się manewruje słowami w internecie. Rush Limbow. W 2010 roku Limbow spędził trochę czasu na rozmowach z Rogerem Winsonem, sędzią federalnym zaangażowanym w ustanowienie nowej ustawy zdrowotnej. Według New York Timesa, gospodarz konserwatywnej audycji radiowej poinformował słuchaczy, że sędzia jest wielkim amatorem polowania i wypychania zwierząt, a w dodatku osobiście zabił kiedyś trzy niedźwiedzie. W rzeczywistości sędzia Winson nigdy w życiu nie strzelił z broni palnej. Skąd więc informacja? że Roger Winson jest myśliwym. Wszystko było spowodowane tym, że Rush Limbaugh przeczytał zmyślony artykuł na Wikipedii. Oczywiście na Wikipedii było podane źródło Pan Scola News Journal, ale okazało się, że taki artykuł nigdy nie istniał. Henryk Batuta, polski akcent. Batuta to jeden z więźniów obozu w Berezie Kartuskiej, jeden z działaczy komunistycznej Partii Polski, jeden z założycieli Związku Patriotów Polskich i jedyny polski akcent w twórczości Ernesta Hemigweja. Urodził się w 1897 roku w Odessa jako Isaac Apfelbaum, natomiast zmarł w 1947 roku w trakcie walk z UPA pod... Ustrzykami górnymi. Jego osobie poświęcona jest ulica w Warszawie. Po 1989 roku pojawiły się liczne głosy, by zmienić jej nazwę, jednak do zmiany nie doszło. Problem? No, wcale nie to, że był komunistą. Chodzi o to, że Henryk Batuta po prostu nie istnieje. Cała postać została zmyślona, niemniej hasło o niej pozostawało niezauważalne w Wikipedii przez blisko 15 miesięcy, kiedy to po raz pierwszy zgłoszono je do usunięcia. Po ponownym zgłoszeniu 1 lutego i dyskusji na odpowiedniej stronie artykuł został skasowany 5 lutego, na trzy dni przed pojawieniem się artykułów prasowych na ten temat. Tony Blair, były minister Wielkiej Brytanii, Tony Blair, powiedział, że będąc nastolatkiem trzymał w swojej sypialni portrety Hitlera. Tak to też kit, nic takiego nie miało miejsca, artykuł na Wikipedii był. W tej chwili trudno nawet znaleźć dowód na to, że te słowa faktycznie były na Wikipedii, ale wzmianka o tym pojawia się na tylu stronach, że taki wpis po prostu musiał kiedyś istnieć albo jest to inny bardzo ciekawy fake news, tyle że fake news mówiące o tym, że fake news kiedyś była, go nie było. Tak? To, to też jest możliwe. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę i koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, ponieważ to pozycjonuje kanał, a ostatnio pozycjonowanie dyszki się zmniejszyło niestety. A w ogóle na koniec ciekawa historia, taka anegdotka, Dosta dodałem tutaj film 10 największych obozów koncentracyjnych, oczywiście krytykuję obozy koncentracyjne i tak dalej, po prostu podliczam ich ofiary na podstawie tam jakiegoś źródła i szereguję te obozy i wiecie co? Zostało to uznane za mowę nienawiści. Kurde jak, przepraszam. No naprawdę. Zajrzyjcie na światową historię, tam też wielu filmów niestety nie ma. Na przykład powiedziałem, że salut rzymski jest symbolem złym, bo nie wywodzi się z Rzymu, tylko od faszystów i to też jest szerzenie mowy nienawiści. A co ciekawe, kiedy wspomniałem film, w jednym z filmów o gejach, że no, trochę się za bardzo panoszą w polityce, to już nie była mowa nienawiści. Jeżeli widzicie gejów, można obrażać w internecie, a faszystów nie. To jest chyba trochę faszystowski, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak zauważyłem ostatnio. Dzięki za obejrzenie do końca świata. Światowa Dyszka, Światowa Historia, zapraszam, trzymajcie się, cześć!